I tam wiele osób się pytało, jak działa rozwadniacz w zachodnich opryskiwaczach. I ten filmik pokaże plus minus, jak działa rozwadniacz. Pokażę to na trzech producentach. Pierwszym to będzie Jacob, Lemkin aktualnie. Pierwsza rzecz, jakby to powiedzieć, największa to jest zbiornik na tego. On ma dziurę zazwyczaj na dole, żeby dawać przyłącza na jakiś tam gwint wybrany i na dole dookoła jest ta rurka. Niektóre jeszcze mają do mycia butelek. Fajna opcja, bo umyje też trochę bardziej. No i tutaj można tak powiedzieć, że pierwszym ważnym wchodzącym to jest wąż ciśnieniowy z pompy. Tutaj ma zawór trójdrożny, wybierający między rozcielaczem a rozwadniaczem. Tutaj jest pełne ciśnienie ogólnie. No, rozwadniacz musi chodzić na wyższym ciśnieniu ogólnie. Powiem dlaczego za chwilę. No, tu idzie. I to jest ten zawór do właśnie omycia tutaj dookoła tej rurki, załączania się. A ten zawór pozwala spuścić zacząć zaciąganie z rozwadniacza. Nie wszystkie rozwadniacze to mają ogólnie. I to jest ten trójnik pierwszy, to jest zwykły trójnik ciśnieniowy, a tu jest już duży. I tu jest wąż 38 mm. W dwóch na trzy opryskiwacze, co widziałem, raz dokładnie przebadałem, to jest właśnie taki wąż przy pompie właśnie około 180-230 litrów. Przy 250 już jest 2 cale ogólnie. Ale też pokażę ogólnie dlaczego. I to jest zwykły trójnik, ale nie do końca zwykły. Po pierwsze, tu musi być wejście ciśnieniowe, bo rozpędem wody, bo to jest taka wkładka ogólnie. Pokażę to na zdjęciu. Że jest taka specjalna wkładka, która ogranicza przepływ i buduje ciśnienie w tym wężu. I musi być wystarczająco duże ciśnienie. Najlepiej to poznać, że ta wkładka albo jest za mała wydajna pompa do tej dziury, tej wkładce, tym, że podnosi się poziom wody w zbiorniku. Zbiornik nie może, nie mo, po prostu zbiornik od razu musi zacząć ciągnąć. Nie może być żadnych bąbelków czy czegoś w zbiorniku. To znaczy, że po prostu tu ta wkładka jest za duża, albo za mały przepływ wody jest. No i tutaj ten trójnik i wąż 38. I to leci już bezpośrednio do zbiornika. Jak od góry ktoś wchodzi, to do samego dołu wąż musi być przeprowadzony, bo będzie bardzo pieniło ogólnie oprysk. Więc tutaj to jest bardzo ważne, żeby do samego dołu. Amazonka ma to bardzo podobnie rozwiązane, ale trochę bardziej inaczej te elementy się znajdują. Ta rura jest to rura, która znajduje się chodzisz tu, na tej wysokości. I rozwadniacz jest tam. Ja bym to powiedzieć, jak ktoś wie, jak wygląda Amazona UG 2200, to plus minus będzie wiedział, o co chodzi. I do rozwadniacza wychodzi tylko jeden wąż. I ten wąż jest podłączony do tej rury. I nadal działa tak samo, że zaciąga. Po prostu też jest taka wkładka. Widać chyba. Widać, że taka wkładka jest. I ona pokazuje. No, zaciąga też ogólnie. To jest wąż dwucalowy już przy Amazonce. Też ma możliwość tam mycia butelek i. Nikt by zat. I ogólnie. Dobra. No i tutaj jest nadal wejście ciśnieniowe. Tu jest do właśnie rozwadniacza, żeby tego rozdzielać tutaj ten. Miał wodę podciśnienia do mycia. I tu jest rozwadniacz z tej strony, a z tej strony jest do zbiornika wyjście. I po prostu to zaciąga z lewej strony w prawą stronę. Minusem tego rozwiązania, że tu nie ma kranu, że woda na pewno będzie się cofać. I opryskiwacz Singer 1000 litrów też ma rozwadniacz. Ogólnie Singer ma tutaj z boku rozwadniacz, to jest do mycia
butelek, te dwa krany służą. I ogólnie największy minus tego wszystkiego jest, że tu on nie ma kranu w tym miejscu i woda się cofa tym wężem ogólnie. Więc załóżcie tam kran, bo po prostu cofnie się i zawsze woda będzie. I jeśli nawet ten zawór, który drożny, który tam jest, będzie ci przeciekał, no to woda będzie leciała do zbiornika, a nie będzie napełniał. Bo ja go kupiłem, to miał po prostu pełny rozwadniacz. I tutaj według mnie kran po jakimś czasie tak będzie przeciekał zawsze. Tam gra może, ale po prostu będzie niepotrzebnie napełniał. Ogólnie wkładka do opryskiwaczu, bo jest łatwo do pokazania. Czy widać? Jest taka wkładka po prostu. Taka dziura ograniczająca. Wyprofilowana, żeby woda robiła taki strumień. I wtedy zaciąga.